Skija. Quelle aurore. Takie widoki. Na zdjęciu będzie widać, bo jest księżyc i jest most. Jest coś... coś takiego. Jest coś takiego. Ja próbuję zrobić jakieś zdjęcia gwiazd, ale dzisiaj jest... jest trochę chmur i jest księżyc prawie w całości, więc to jest niedobrze. A przy próbie robienia zdjęć przy drodze pan się zawrócił i zapytał. Znowu akcja taka, bo myślał, że jestem z policji i że to zdjęcia robię jako fotoradar czy coś takiego. Więc też się musiałem tłumaczyć, że nie. O, odgłosy świnek. Bo jestem w rejonie, gdzie są dzikie świnki. Ale gdzie one dokładnie są w tej chwili, to nie wiem. Nie widać, ale słychać, psy szczekają. Jadę znaleźć jakieś miejsce i czekam, aż niebo zrobi się całkowicie czarne. Słychać te małe sówki, które robią wi, wi. Oj się dzieje, oj się dzieje. W końcu można poczuć trochę chłodu w nocy. Nie za dużo, ale trochę. Namówiony tym inspiracją Janusza Lekkiego Terenu postanowiłem trochę w nocy pojeździć, bo dawno tego nie robiłem i trochę odpocząć. O, widzę pierwsze gwiazdy. Dobra, idę szukać dobre miejsce i do dzieła. Może uda mi się coś zrobić, jakieś zdjęcie. Ciemno wszędzie, na zdjęciach super to wygląda. A w rzeczywistości nic nie widać. Jadę dalej szukać jakiegoś płaskiego terenu. A, tu śpi całe stado. Tu śpi stado świnek. A Simon będzie robił foto, będę próbował robić foto. Sacre bleu. Tak śnią sobie świnki. Coś im się śni, nie wiem co. Za duży księżyc jest na dzisiaj. I z tego powodu zdjęcia po naświetleniu wychodzą prawie tak jasne jak w dzień. A tych gwiazd praktycznie nie widać. Dobra, świnki śpią, wstają, śpią, wstają. Pora spać, jest północ. Do domu mam jeszcze 1,5 godziny. A jutro do pracy, o świcie. Te światełko, to jest księżyc. Czy widać gwiazdy? O, powoli. Powoli zaczyna być, widać gwiazdy. A ja siedzę w ciemnościach, zapalmy coś. I światła. Ja siedzę w ciemnościach i słucham szumu rzeki, dlatego że jest spoko, bo jest ciemno. Jest ciemno, jest spoko, jest światło właśnie księżyca, bardzo jasne, można sobie jechać. I wszystko widać, wychodzą krowy z dzwonkami na drodze, więc tak jak powtarzam, zwierzęta są wszędzie, trzeba patrzeć przed siebie, a nie w lusterka. Poczekam jeszcze chwilę, bo właśnie tam księżyc, a już niebo zaczyna robić się bardziej takie granatowe.
Bo jeszcze przed godziną było takie niebieskie z chmurami, a teraz zaczyna być dobrze. Ja jeszcze mam godzinę, co najmniej minimum godzinę jazdy, więc może znajdę jakieś fajne miejsce, żeby się zatrzymać i spróbować te zrobić zdjęcia. Nawet jak mi się nie uda nic zrobić z tych zdjęć, to i tak uważam, że fajna wycieczka, bo to pierwsza taka wycieczka nocna, odkąd w tym roku tak naprawdę, odkąd ta godzina policyjna już została anulowana. Więc szkoda tylko, że w tygodniu i że raczej nie będę nocował tutaj, bo rano muszę być gotowy do pracy. Ale gdy przyjdzie piątek, jak najbardziej, brakuje mi tego. I wychodzą krowy w nocy.